Dzień dobry. Zaczynamy dzień od takiego śniadania. Niestety dodałem za dużo proszku do sody oczyszczonej i wyszły trochę gorzkie. No ale wujek zjadł. Sałatka owocowa była. O, widać cię tutaj za kocykiem. Tu jesteś. Tu jest główka. O. Tu jest nosek. Tu jest rąsia. Mamy mapę, przyjeżdżamy tędy i pierwsze będą wielbłądy. Później małpy. Kasia mówi, że się boi, żeby małpy zapomnieli wycieraczki. Słuchajcie, wjeżdżamy, pan nas wpuszcza. I on może się w nas wbić. Tam są, o, tam są. Ale ładne. Bardzo mi się podoba, że tutaj wszystko jest tak otwarte. Piękne. Hello. Yes. Właśnie zamknąłem już. No i dojechaliśmy niecałą godzinkę drogi z Edynburga, jest Blair Drummond Safari Park. Taki park, gdzie zwierzęta są, mają bardzo duże przestrzenie. Dużo zwierząt jest ratowanych. Od lat ten park tutaj jest i ma bardzo dobre opinie. Zwierzęta są w super warunkach. Także wiecie, tak jak nie przepadam za zoo, czy jakimiś tam parkami rozrywki ze zwierzętami, czy wiecie, jestem przeciwna cyrkom ze zwierzętami, to takie miejsca, gdzie ratują zwierzęta, faktycznie są potrzebne. Fajnie zobaczyć na żywo. Lwy są bardzo leniwe. Jedzonko mają dostarczane, podobno nie chce im się nawet ruszać. Jesteśmy tu drugi raz, bo byliśmy tutaj, kiedy Lala miała 2 lata i nic nie pamięta. Jakoś byłam wtedy przekonana, że wszystko zapamięta, a nic nie pamiętała. Więc teraz było super pojechać wśród małpek, z bliska zobaczyć gazele, lwy, lwice, wielbłądy i tak dalej. Także idziemy. Tutaj w parku można spędzić cały dzień. Są też atrakcje dla dzieci, wiecie, typu karuzele, zwierzęta w osobnej części, można zjeść, można, wiecie, no po prostu spędzić cały dzień, lody, nie lody, park atrakcji, tak? Ale taki spokojny, nie? To nie jest Energylandia czy coś. Wszystko jest, wiecie, w tematyce zwierząt. Także fajnie, przyjechaliśmy sobie spędzić piąteczek, bo stwierdziliśmy, że w weekend może być milion ludzi. I słońce po raz pierwszy dzisiaj. Po raz pierwszy wyszło słońce. I otworzyli jakiś dino park, w tym nie byliśmy. Zamówiliśmy pyszne jedzonko. O Jezu, jak to ładnie wygląda. Duża jedzonka. Kasia, jakie ma ładne. Chcesz? No zaraz spróbuję. A zobaczcie, kto to jest. Ale dzisiaj przepiękna, słoneczna pogoda w Szkocji. Tu zdarza się tak naprawdę bardzo rzadko. My jesteśmy w parku i oglądamy sobie różne zwierzątka. Jak ci się podoba? Klapą by tak zrobił hop i by było po tobie. Jak strasznie się... fajnie zrobili, super. Nazywa Carnotaurus. I
I tu jest oczywiście mnóstwo świetnych atrakcji dla dzieciaków. A ten zamek w ogóle jest najfajniejszy. Ja już spiłam włosy, bo mi tak gorąco, słuchajcie, taki się upał zrobił. Po prostu tutaj jest taka pogoda w UK. Raz jest zimno, a raz jest po prostu gorąco. Upał, a ja mam takie spodnie. Czarne mamy. Wróciło lato. Która tam poszła do góry, ale Karolina, takie coś na działce, to trzeba chyba zbudować. Chyba tak. Ale to przydałaby nam się większa działka. Chcieliśmy zobaczyć show z ptakami. Tam jest podobno jakieś mega wow. Wow. OMG, słuchajcie, w drodze powrotnej, jak wracaliśmy z parku, wstąpiliśmy do przyjaciółki mojej siostry, do Basi i zobaczcie, jaki piękny chleb, no, on jest tak dobry. Ja mówię, ale przywieźliśmy Basi trochę zakupów, to coś za to. Ale słuchajcie, ten chleb jest tak dobry, że smakuje jak z jakiegoś Vincenta w Polsce, dosłownie, przepyszne. Darek tu robi zimniory, a tutaj kupiłam sobie Kosmo, tak jest, miałam ochotę właśnie na Kosmo. U nas już Kosmo nie ma. A czemu nie ma? Bo splajtowało. Aha, wonder why. I będę czytać. I chcę też, jak będę w Hiszpanii, kupić sobie hiszpańską wersję, będę czytać po hiszpańsku. Zobaczcie, powrót do przyszłości. Teraz wszystko wraca. Także chętnie sobie poczytam. Kiedyś marzyłam o tym, żeby pracować w magazynie. Marzyłam o tym, słuchajcie. To jest podstawa, to jest baza do mojego kanału, to jest to. W sensie, no, jeżeli chodzi o te kwestie urodowe, modowe, to jest właśnie to. Kochałam te reklamy oglądać. No, uwielbiałam po prostu. Super, będę czytać. Słuchajcie, byliśmy na zakupach. Pokażę wam parę rzeczy. Kupiliśmy sobie z Kasią taki... 40! Cześć, ile masz? 40, super. A tu masz kurs, gdzie tam położyłem, a na stole położyłem. Takie pyszne. Będziemy rozkładać grilla. Tutaj chicken. Tak, jest soczek, możecie sobie poszukać. I kupiliśmy tutaj sobie takie gotowe zestawy warzyw na grilla. Tutaj Tesco jest 3 za 2. Szkoda, że Tesco nie ma w Polsce. O, to też bardzo lubię. To brokoli zawsze tam, gdzie to można kupić, rzadko w Polsce. Oni jedzą deski serów z tym. Z oatcakes, to jest w ogóle, wiecie, nie nasz zwyczaj, to jest ich zwyczaj. I kupiliśmy beansy na śniadanie, żeby zrobić toast on beans. Jest jakieś mięso wziąłam dla Darka, mam nadzieję, że będzie zadowolony z mięsa. Dziwny wybór, był bardzo mięsa. A jak było na przykład takie żeberka, czy coś, co było upieczone dawno, nie było takich, wiecie, do upieczenia rzeczy. No i dogrywam już zakończenie tego vloga, kochani. Fantastyczna opcja na wypoczynek z rodziną na cały dzień w tym safari parku, ale musicie trafić na pogodę. Właśnie zaczęło lać za oknem, więc podczas pobytu właśnie w safari parku mieliśmy genialną pogodę. Mieliśmy ciepło, mogliśmy wszędzie wejść i zwierzęta też były na dworze, to jest ważne. Więc jak bukujecie, to niestety musicie patrzeć na pogodę, a pogoda jest tutaj zmienna z godziny na godzinę, więc ciężko to też do końca przewidzieć. Więc bardzo wam polecamy ten safari park. Zwierzęta są super, super są zadbane. Wydaje mi się, że wiecie, opiekę mają bardzo fajną i duże wybiegi. Wiele zwierząt jest odratowanych. Każdy ma swoją opinię na temat ogrodów zoologicznych. Jestem za takimi, znaczy jestem za tym, żeby były pod warunkiem właśnie, że są po to, żeby podtrzymać jakieś gatunki, są po to, żeby uratować jakieś zwierzęta. Nie lubię za bardzo takich, gdzie są zwierzęta wykorzystywane. Tutaj byliśmy na show z tymi sea lions, to są lwy morskie, jak to się nazywa, wiecie, o co chodzi, które zwierzęta.
Niby one lubią, nie mam pojęcia, niby one lubią występować, tak tam mówiono. Tutaj mam takie mieszane uczucia. Było karmienie lwa, które się, czy tam tygrysa, już nie pamiętam, które się odbywa też przy publiczności. Ogólnie te koty są takie dosyć leniwe. Nie są to jakieś takie rzucające się drapieżniki. Wydaje mi się po prostu, że przez to, że są te wszystkie zwierzęta tak karmione na bieżąco, to również nie zachowują się tak jak dziczy na pewno. No i oczywiście na koniec pokaz ptaków. Tutaj był pokaz trzech, jednej sowy i dwóch orłów, które leciały nad wielkim jeziorem i przylatywały z powrotem po swoje zdobycze, które kładła prowadząca. Też nie wyglądały na nieszczęśliwe, ale wiecie, ciężko mi powiedzieć. Tutaj były trzy takie pokazy, a reszta zwierząt, no to po prostu była na takich wielkich terenach, małpy były na ogromnym po prostu terenie, chodziły między samochodami, wyglądały na... jakby miały wszystko gdzieś. Lwy, tak jak mówiłam, no wiadomo, antylopy, jelenie, to też takie w statkach sobie siedziały cieplutko. Wydaje mi się, że dobrze są traktowane. Mówię, każdy ma inne spojrzenie na tą kwestię. Jeżeli chcecie, żeby wasze dzieci zobaczyły lub sami chcecie zobaczyć dzikie zwierzęta w safari parku, to polecam. Co mi się nie podobało, to zdecydowanie to, że trzeba płacić za dodatkowe jazdy, czyli za te wszystkie karuzele, atrakcje, na które dzieci wiadomo, że chcą wejść, one są w tej, jakby przy wejściu, w tej pierwszej części parku. Wiadomo, że za jedzenie powinniśmy zapłacić, ale czy tam za lody, ale za takie... Za niektóre atrakcje mogliby po prostu, mogło to być otwarte dla wszystkich w cenie biletu, bo bilety nie są tanie. Chyba płaciliśmy około 20 funtów za osobę. I co jeszcze? Czyli tak, jedzenie. Fajny jest Dino Park, podoba mi się bardzo, że zrobili ten Dino Park. On jest w miarę nowy, bo go nie było jak byliśmy ostatnio, albo tam nie byliśmy, nie wiem. Nie ma już tej atrakcji, gdzie się pływa łódkami i obserwuje się karmienie małp. To zlikwidowali, jest Monkey Island, gdzie małpy są po prostu tam na tej wyspie. Więc tutaj zmienili trochę, no ale ogólnie warto jechać. Jest to w kierunku, tak, no jak się jedzie na Glasgow, mniej więcej z Edynburga, musicie sobie zobaczyć. Także naprawdę fajny safari park. I w Szkocji, w chłodnej Szkocji również jest safari park. Także ten, byliśmy w nim drugi raz. Dobra, dziękuję za oglądanie tych vlogów. Cieszę się, w ogóle sorry, że tutaj cieszę się, że tak licznie oglądacie nasze vlogi. Wracamy do regularnego nagrywania, teraz mamy trochę więcej czasu też. Więc z tego jestem bardzo, bardzo zadowolona, że wróciliśmy do nagrywania regularnego z Darkiem, bo to wiecie, potrzeba motywacji od obojga, żeby właśnie podziałać. Widzimy się w kolejnym vlogu.